Spotykamy się właściwie, żeby sobie porozmawiać, proszę Państwa, o czym? No, o problemach z historią, polsko-żydowskich problemach z historią. No i może tak zacznę od samego końca. I oczywiście są to problemy Polaków, nas Polaków z Żydami i mamy problemy z historią, ale myślę, że mamy też problemy z naszymi władzami Rzeczypospolitej. Bo przywiozłam tu książkę Jedwabne Anatomia Kłamstwa, której podtytuł jest Biała Księga Cenzury i Bezprawia Rządów Rzeczypospolitej Polski 2001-18 wobec badań historycznych. I te problemy z historią właściwie Polaków, nas, biorą się z polityki rządów Rzeczypospolitej. Dlatego, że ja już pomijam okres komunizmu, który też jest bardzo ciekawy i to dla mnie taką zagadką jest, jak to się stało, że tak naprawdę w 44, 5, nie wiem, mogę sobie jak się oprę, to powstaje. W 44, 5 roku tak naprawdę władzę w Polsce w znacznym procencie objęli przecież Żydzi. I ta blok do 87 roku, czyli tak ponad 40 lat, obowiązywała totalna blokada na rzeczy dotyczące Żydów w Polsce. Czyli te władze komunistyczne, powtarzam, w pierwszych latach większości, a później również w znacznej części sprawowane przez Żydów, wymyśliły, że w ogóle trzeba o Żydach zapomnieć. Nie wolno pisać, że byli Żydzi, że nie byli. Była taka książka, jeszcze jak ja chodziłam do liceum, to była taka cegła, się mówiło, do historii czerwona, napisana, a potem po latach dowiedziałam się, że przez matkę Michnika. I tam nawet nie było jednego zdania o tym, że w Polsce mieszkali Żydzi. I ta blokada obowiązywała, tak jak mówię, gdzieś do 86-87 roku. Pierwszy, w każdym razie ja te badania nad stosunkami polsko-żydowskimi zaczęłam na początku lat 80. To jeszcze pierwszy artykuł w 85 roku na temat dzieci żydowskich w klasztorach publikowałam w podziemnych spotkaniach. Potem już w 87 roku zostały nawiązane stosunki z Izraelem i te badania na krótko zostały jakoś tam odblokowane, a potem znowu się zaczęło w 90-tych latach. Proszę Państwa, jeśli chodzi na przykład właśnie o fałszowanie historii, to w wypadku Jedwabnego chciałabym powiedzieć, że nie miejmy pretensji do Żydów, tylko miejmy pretensje do swoich własnych władz, bo okazuje się, czego... Ja oczywiście to odczuwałam jako historyk, ale nie zdawałam sobie z takiej skali, że badania historyczne w Polsce, właściwie kontrolę nad nami, historykami sprawują przede wszystkim prokuratorzy, którzy zamiast ścigać bandziorów, to pilnują historyków, żeby przypadkiem nie odkryli czegoś, co kolejnym ekipom rządzącym jest nie na rękę. Potem wchodzi czapę nad wszystkimi, nad IPN-em sprawuje na przykład minister sprawiedliwości i historycy z IPN-u mogą sobie zrobić to czy tamto. Minister sprawiedliwości powie stop i właściwie koniec badań. A jeśli historyk się nie podporządkuje, no to będzie miał proces. Tak jak ja miałam proces przez 7 lat za to, że ćwierć wieku temu wydobyłam na światło dzienne żołnierzy nazywanych dziś wyklętymi zapory. To było 7 lat procesu sądów nade mną, nad żołnierzami zapory. Ale to też jest taki pozytywny przykład tego, proszę Państwa, ci zaporczycy. Jeszcze żyje 5 zaporczyków. Ja zaczynałam badania, było ich 137. I nieraz mówimy sobie, że ćwierć wieku, czy my myśleliśmy, że rzeczywiście uda się to odkłamać. A dziś po prostu no, młode wilczki to pokolenie młodzieży chodzi z koszulkami, na których jest zapora. Czyli jednak tej historii zakłamać się nie da i warto walczyć. Z Jedwabnem było dokładnie właśnie tak, że w 2000 roku Gross ogłosił swoją książkę Sąsiedzi. Ja, proszę Państwa, nie zajmowałam się przez lata Jedwabnem, a teraz jak się 2 lata temu wzięłam za to, to się okazuje, że książka Grossa jest napisana na podstawie jednej relacji Wassersteina, Żyda, którego w ogóle wtedy w Jedwabnem nie było.
zaczynając od tego, w 2000 roku wychodzi książka Grossa Strach i właściwie promocja tej książki dokonuje się za nasze podatkowe pieniądze. Ministrem Sprawiedliwości jest wtedy Geremek i oddaje na przykład pałacyk taki na Foksal w Warszawie, jest w bardzo centralnym miejscu. Międzynarodowa konferencja, zaproszeni międzynarodowi dziennikarze i to i tamto, że nagle tu odkryli sytuację, w której Polacy zamordowali 1600 Żydów. Czyli nasze władze robią nam promocję książki, która szkaluje Polaków. Sensownie podchodzą do tego tylko historycy w tym 2000 roku i mówią, sprawdzam. Dobrze, Gross napisał to i tamto, trzeba to sprawdzić i przystępują wiosną następnego roku, znaczy decyzja zapada 1 września 2000 roku i IPN planuje ekshumację na wiosnę następnego roku, no z przyczyn takich pogodowych. W maju 2001 roku ekipa profesora Coli z Uniwersytetu w Toruniu przystępuje do ekshumacji i wtedy przy stodole zjawia się dwóch hrabinów i krzyczą: kończyć, bo szabas, kończyć, bo szabas. Udało mi się zdobyć i publikuję to w książce, takie szczątkowe relacje z tej ekshumacji, bo proszę Państwa, no wiecie Państwo, że ekshumację wstrzymał minister sprawiedliwości świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Okazuje się, proszę Państwa, jak pogrzebać w sprawach Jedwabnego, okazuje się, że raport profesora Coli z tej szczątkowej ekshumacji jest raportem tajnym, że profesor Cola został zobowiązany do milczenia. To dziennikarze wykopali gdzieś zupełne fragmenty tego raportu. A te fragmenty już mówią bardzo ciekawe rzeczy, że to nie było tak, jak napisał Gross na podstawie Wassersteina. Jakkolwiek by było, proszę Państwa, czy myśmy tych Żydów tam zabili, czy nie, i ilu, my musimy wiedzieć, bo prawo karne, to wszystko jest postawione na głowie przecież, proszę Państwa. Jak można sądzić ludzi za zbrodnie, które nie zostały udokumentowane? Prawo karne mówi, że w sytuacjach kryminalnych trzeba przeprowadzić ekshumację. Co ciekawe, tak mówi polskie prawo i tak mówi prawo Izraela, bo Żydzi z Izraela przysłali mi, też publikuję to w tej książce, przysłali mi Żydzi z Izraela obrady Knesetu na temat ekshumacji i według prawa obowiązującego w Izraelu, to w wypadku zbrodni zgodę na ekshumację wydaje zwykły sąd, odpowiednik naszego sądu wojewódzkiego. A ponadto prawo religijne żydowskie i wypływające z religii też mówi, że w wypadku Jedwabnego należy przeprowadzić ekshumację i szczątki przenieść albo na cmentarz żydowski, albo do Izraela. W Jedwabnym, jak zajechaliśmy z Radiem Wnet i zresztą z przedstawicielką gminy żydowskiej, no to po prostu włos się jeży, bo ta cała stodółka to jest nie jest większa niż ta sala tutaj. No jak mogło się nas, ile nas tutaj jest? Kilkadziesiąt osób jest pełna, tam miało się zmieścić 1600 osób. To jest po pierwsze, to gołym okiem widać absurd całej tej sytuacji. Natomiast teraz, jak popatrzymy na dalszy ciąg wydarzeń, jeśli połączymy to z próbą na początku 90. lat zdyskredytowania przez środowiska żydowskie, lewackie, powiedzmy sobie, w Polsce Michnika, ale na Zachodzie też Żydów amerykańskich, zdyskredytowania powstania, żeby świat nie wiedział, że powstanie warszawskie było Polaków, dlatego że przez te kilkadziesiąt lat, kiedy my siedzieliśmy za żelazną kurtyną, Żydzi używali pojęcia powstanie warszawskie na określenie powstania w getcie. I tak to miało zostać na wieki. No nie udało się, bo taki artykuł słynny Cichego z Gazety Wyborczej został obalony przez nieżyjącego profesora Te Fakty, przez profesora Strzembosza i innych wtedy. Podniosło się larum, ten Cichy przeprosił za te brednie, które wypisywał. Bo według jego artykułu i tej narracji, jaką próbowano zaszczepić światu, to powiedzieć, że powstanie warszawskie, polskie nasze powstanie, było zorganizowane po to, żeby zabić niedobitki żydowskie, które się ostały w Warszawie.
Proszę Państwa, to wszystko grubymi nićmi szyte. No to parę lat ucichło i mieliśmy od 2000 roku mamy sprawę jedwabnego. I tak na dobrą sprawę ja, zajmując się historią od kilkudziesięciu lat, 30 ponad lat żydowską, to się zastanawiałam przy wszystkich, o co to właściwie chodzi, dlaczego ci Żydzi tak wariują i niektórzy Żydzi, nie wszyscy Żydzi, ale te środowiska żydowskie, głównie amerykańskie. No i teraz właściwie mogę powiedzieć, że dopiero ta ustawa 447 otwiera mi oczy i powinna nam otworzyć oczy. Dlatego, że proszę Państwa, to jest taki ciąg zdarzeń. Najpierw powstanie warszawskie zdyskredytować, potem powiedzieć, że Polacy mordowali w Jedwabnem, potem szerzyć po świecie termin polskie obozy zagłady, potem przypisywać nam różne rzeczy. I to wszystko, cała ta działania zmierzają do tego, żeby ogłosić światu, że Polacy są narodem sprawców zagłady Żydów. I wtedy jako sprawców pociągnąć do odpowiedzialności finansowej z tytułu ustawy 447. I ta ustawa IPN-u uchwalona przez Polskę w sumie trochę popsuła szyki Żydom. I dlatego tak zostaliśmy zaatakowani, ale w sumie można powiedzieć, że ja od miesięcy powtarzam, że dzięki Ci Panie Boże, że Pani Azari mało dyplomatycznie uświadomiła nam tę sytuację. No, sytuacja jest taka, powiedziałabym, zaczyna być dramatyczna z jednego powodu. Nie dlatego, że Żydzi tam te gierki stosują od 100 lat, próbują robią nam zły PR, mówiąc dzisiejszym językiem, i to nie jest żadna nowość. Postawa naszych rządów i rządu obecnego jest przerażająca. Jeśli pan minister Czaputowicz mówi, że ustawa 447 nie ma znaczenia, jeśli Ministerstwo Kultury i inne ministerstwa nie próbują przeciwdziałać na świecie w szerzeniu tej opinii o polskich obozach zagłady, o całej tej polityce zmierzającej do tego, żeby ogłosić światu, że Polacy są narodem sprawców i są winni zagłady Żydów, no to proszę Państwa, mamy kłopoty. No, na szczęście społeczeństwo polskie obudziło się i myślę, że jakoś sobie z tym wszystkim poradzimy, ale powtarzam raz jeszcze, że to jest smutne, że nie musimy z Żydami walczyć, tylko musimy o prawdę historyczną walczyć z własnym rządem. I to z rządem, który... Proszę? Ja nie wiem, że niech sobie każdy z rządzących odpowie na to, kim jest i do czego zmierza. Trudno mi mówić, jakie są te decyzje. W każdym bądź razie są to decyzje antypolskie, proszę Państwa. To powtarzam też od pewnego czasu. Możecie znaleźć sobie w internecie wypowiedź takiej pani profesor żydówki Engelking, która w zasadzie odbiera nam prawo Polakom i innym gojom do bycia człowiekiem i mówi, że właściwie my nie mamy duszy. Powiedziała o zagładzie tak, że dla Polaków... Proszę? Że śmierć to była rzeczą naturalną, taką biologiczną, czyli tak jak dla żaby, dla psa, to Polak tak umierał. Dla Żyda to było doświadczenie metafizyczne, czyli bo Żyd spotykał się po śmierci z Bogiem. No proszę Państwa, gdyby ktoś z Państwa, czy ja, powiedział teraz, że Żydzi nie mają duszy, że ich wartość to jest wartość zwierzęcia, no to przecież byśmy byli zamknięci i tego. A pani Engelking chodzi sobie spokojnie, siedzi w Polskiej Akademii Nauk i w ostatnich tygodniach dostała od ministra szkolnictwa wyższego z naszych podatków, proszę Państwa, 500 000 na badania, które szkalują Polaków. Minister Gowin pochodzi z Jasła, jest Polakiem, czy nie wiem kim jest, czy dwużydianem polskim kim jest, na pewno głowy nie ma do rozdzielania naszych podatkowych pieniędzy, to lepiej zrobilibyśmy to sami. Pani Engelking jest również autorką ostatnio wydanej książki Grabowskiego i jakichś innych autorów, jest współautorką tej tezy, że Polacy zabili 200 000 Żydów.
I to się wszystko dzieje za nasze podatki, proszę Państwa. I to jest porażające, że my nie mamy na nic wpływu. My, ja 2 lata temu zaczęłam zbierać podpisy pod, pod ekshumacją w Jedwabnem i w tej chwili to jest blisko 70 tysięcy podpisów. Poza paroma głupimi listami od jakichś doradców ministra Ziobry, zresztą w tej książce też całą tą korespondencję zamieszczam, która jest tak głupkowata, że to po prostu poziom poraża człowieka, jak wiceprokurator wypisuje nam na 8 stronach i uzasadnia, że dokumenty, o które ujawnienie których, ujawnienia których żądamy, czyli ten raport profesora Colli plus decyzja ministra sprawiedliwości Kaczyńskiego o wstrzymaniu ekshumacji, są raportami tajnymi, że się do czegoś przygotowują. I w ogóle takie bzdury, przywołuje 150 jakichś artykułów. Ja mu odpisałam po prostu, przywołałam artykuł Konstytucji, który gwarantuje obywatelom Rzeczypospolitej dostęp do dokumentów państwowych i tyle. I wiadomo, że przepisy Konstytucji, przepisom Konstytucji muszą być podporządkowane pod mniejsze, artykuły. Już po prostu. Wiecie Państwo, to jest tak absurdalne, że ja w końcu napisałam do ministra Ziobry, zacytowałam fragment po prostu dobrego Bajaka Szwejka, nie wiem kto z Państwa czytał. Tam jest taka scena, że do żołnierzy, którzy mają ruszać na front, iść na śmierć, przychodzi jakiś głupi generał, staje przed nimi i klepie. Żołnierze, od jutra możecie, macie pocztę polową, możecie napisać do swojej rodziny o tym, jak się tu macie i rodzina może do was i bla. No to mniej więcej tę korespondencję z naszym rządem na temat ekshumacji w Jedwabnem można porównać do ględzenia tego generała z książki Szwejka, Przygody dobrego Pojaka Szwejka. No i tam podsumowałam, że ten generał nie zdawał sobie sprawy z tego, że poczta nie uratuje sytuacji, bo za parę lat cesarstwo się rozpadło, więc jeśli nasi rządzący myślą, że załatwią sprawę 70 tysięcy głosu 70 tysięcy Polaków jedną jakimiś głupimi listami, to też się mylą po prostu, bo prawda i tak zwycięży i tak. I mówię, no jedyne co, to można powiedzieć, że dobry skutek to wszystko ma taki, że ludzie się obudzili. Gdybym ja widzę, że pan chyba tutaj ma Jedwabne. Mam. To poproszę Państwa, bo już kończąc temat Jedwabnego, proszę Państwa, stała się też rzecz, znaczy stała się, jest rzecz bardzo dziwna, której ja logicznie nie, zupełnie nie ogarniam. A najbardziej niepokojące, proszę Państwa, pewnie dla Państwa też jest coś, czego, gdzie nie ma logiki. Bo te działania żydowskie zmierzające do tego etap po etapie, żeby przedstawić światu nas jako naród sprawców i zażądać miliardów, są logiczne. I z nimi można walczyć. Natomiast zachowanie naszych rządzących jest absurdalne i nie wiem o co chodzi. Nagle nie wiadomo skąd, kilka lat temu, chyba ze 3-4 lata, pojawiła się postać Żyda Johna Danielsa, smarkacza, jeśli licząc lata, który się pojawiał nagle w telewizji, radiu, na każdy temat wszystko wiedział. I jak ja zaczęłam w lipcu 2 lata temu zbierać podpisy pod ekshumacją, to wypowiedział się Johnny Daniels nieopatrznie dla Dziennika Wschodniego wychodzącego w Lublinie w sposób następujący, że choćby 40 milionów Polaków podpisało się pod ekshumacją, to ekshumacji nie będzie. On, John Daniels, to stwierdza. A doktor Kurek taką akcją szkaluje dobre imię Uniwersytetu Jana Pawła II. Już nie rozwodząc się nad tym, odpowiedziałam panu Johnowi Danielsowi publicznie właśnie w tej książce, to przeczytam państwu, to jest parę słów. Johnniemu Danielsowi do sztambucha. W Polsce co najmniej od XIV wieku każdy polski dziedzic i chłop miał swojego Żyda, bo tego wymagał wspólny producencko-handlowy, czyli polsko-żydowski interes.
Historia nie zna jednak przypadku, żeby Żyd dyktował polskiemu dziedzicowi lub chłopu warunki gospodarowania na jego własnej ziemi. Panie Johnny Daniels, proszę się zatem mitygować i nie czynić tego, czego nigdy nie robili na naszej ziemi pana przodkowie. W Polsce nawet król nie miał prawa być przeciwko całemu narodowi. Pan zaś uważa, że jego głos jest ważniejszy niż głos 40 milionów obywateli Polski. A co do świętego Jana Pawła II, Ojciec Święty zdążył przeczytać dwie moje książki o stosunkach polsko-żydowskich i osobiście mi za nie podziękować. Proszę zatem, aby pan po prostu zamilkł i nie obrażał Ojca Świętego naszej narodowej świętości, dla którego prawda była wartością najwyższą. Proszę też mieć świadomość, że tymi słowami przekroczył pan wszelkie granice przyzwoitości, jakie obowiązują gościa. Wszak jest pan angielsko-izraelskim Żydem, gościem w Polsce. I proszę państwa, w jakim my państwie żyjemy, w którym gość w Polsce, Żyd angielsko-izraelski, ma więcej do powiedzenia niż 70 tysięcy Polaków, że siedzi u prezydenta, u premiera, u prezesa, u ministrów i Pan Bóg jeden wie u kogo. O co chodzi, trudno, logiki w tym nie ma i to jest bardzo niepokojące, bo gdyby było jakieś uzasadnienie logiczne, to można, ja z Żydami współpracuję całe życie, więc gdyby wiadomo było, o co chodzi. Także to w zasadzie są takie niepokojące sprawy, ale powtarzam, no właściwie to nie jest konflikt polsko-żydowski, to jest konflikt polsko-polski. Zachowanie naszych władz to zachowanie na klęczkach i jednocześnie wspieranie je naszymi podatkowymi pieniędzmi różnych inicjatyw antypolskich. Ja teraz mówię, bo od kilku dni i jeszcze nie mogę opublikować nazwisk, ale proszę państwa, to tam nazywają mnie antysemitką, Michnik czy ktoś tam. Jednocześnie do mnie ciągną młodzi Żydzi, historycy, którzy chcą badać naprawdę historię taką, jaką widzą w źródłach. No, przypadek właśnie chłopaka z Krakowa, z UJ-u w zeszłym tygodniu zadzwonił do mnie i mówi, że tylko we mnie widzi ratunek, dlatego że napisał bardzo ciekawą pracę doktorską i próbują, mówiąc po studentku, mu tę pracę uwalić, bo postawili warunek, że albo zacytuje Grossa i Engelking i innych, albo po prostu nigdy nie dostanie tytułu doktora. Przysłał mi tę pracę, praca jest rewelacyjna, pisana przez Żyda, który zna się na religii żydowskiej, który zna jidysz, który pokazuje źródła dla świata i dla Polaków i dla Żydów rewelacyjne, a oni mówią, że mam zacytować Grossa. Ten młody Żyd mówi, że nie będzie cytował Grossa, bo Gross kłamie, a on jest historykiem, naukowcem i nie będzie kłamstw powielał. No i to są, ja już właściwie głośno się zastanawiam, czy nie założyć na wzór starożytny szkoły polsko-żydowskiej historycznej, gdzie będziemy sobie po prostu razem z Żydami odkłamywać historię, bo proszę państwa, my narzekamy. Ja narzekam na politykę historyczną, na to trzymanie nas historyków za twarz. My mamy historię zakłamaną, ale już tak trzeba powiedzieć w niewielkim stopniu, bo i za komuny, i w stanie wojennym, i przez te wszystkie lata władza władzą, sądy sądami, a my historycy odkłamywaliśmy tę historię. Tak jak mają zakłamaną historię Żydzi, to jest porażające, proszę państwa. I ci młodzi historycy czytają źródła i mówią, proszę pani doktor, to przecież nie było tak. To źródło mówi tak, to mówi tak. Ja mówię, no oczywiście proszę pana, że nie było tak. I co, żeby było śmieszniej, to w naszej Polsce, w wolnym kraju, gdzie ponoć konstytucja gwarantuje wolność badań historycznych, młody Żyd, historyk, słyszy, że jeśli on nie podporządkuje się i nie będzie cytował linii Grossa, Engelking i innych, to po prostu zostanie okrzyknięty antysemitą, Żyd. Doszliśmy do ściany i to są uniwersytety, którymi rządzi właśnie profesor Gowin, którego do tej pory uważałam za dobrego polityka i profesora filozofii, no ale jeśli on
dofinansowuje Engelking i pozwala na uniwersytetach, żeby żądano od studentów cytowania Grossa, bo to jest warunkiem dostania tytułu magistra czy doktora, no to przypomina, proszę Państwa, jedyną, starsi z Państwa może pamiętają, może nie, ja pamiętam, że no też nie z mojego doświadczenia, bo studiowałam na KUL-u, nikt nam tam nie kazał pisać o Marksie, ale jak czytałam prace magisterskie, doktorskie wydane w latach szczególnie 50., 60., to rzecz dotyczyła historii sztuki czy uprawy marchwi, ale na początku, we wstępie musiało być napisane, że towarzysz Lenin, Stalin, Bierut, Marx tam to powiedział i zgodnie z jego tezą marchewkę trzeba podlewać 5 razy w tygodniu. Załóżmy, tak? Takie absurdy. I znowu dochodzimy do sytuacji dokładnie tak samo absurdalnej. Już nie mówię o polskich studentach, którzy z góry dostają łatkę antysemity, ale jeśli chłopak Żyd, nazwisko żydowskie, imię żydowskie, wszystko żydowskie, wiadomo, słyszy, że jeśli nie zacytuje Grossa i innych kłamców żydowskich, to po prostu okrzykną go antysemitą, no to no dochodzimy do ściany absurdu, proszę Państwa. I to trzeba nagłaśniać, po prostu trzeba i dla nas, dla Polaków, i dla nas Żydów. Z rabinem Schudrichem oczywiście walczę od 2 lat o ekshumację w Jedwabnym, ale jak donoszą mi wiewiórki z gminy żydowskiej w Warszawie, to w jednym się zgodziliśmy. Ja jakiś czas temu poszłam do Muzeum POLIN, bo miała być dyskusja, taka dyskusja była na temat tego żydowskiego muzeum w Roninie w Warszawie. Więc żeby dyskutować, musiałam zobaczyć. No i wyszłam z tego muzeum, proszę Państwa, i powiedziałam, no jedno, że to jest Muzeum Żydów Polskich bez polskich Żydów. To jest tak, jak proszę Państwa, zrobić by Muzeum Narodu Polskiego i nie zająknąć się, że od 1000 lat 95 albo i więcej procent Polaków to katolicy. Mamy w tym muzeum, chodzi się po różnych oczywiście salach i jest wiek XIX. W wieku XIX, no, przed wojną to 85% polskich Żydów byli hasydzi, ale to już było po Haskali, potem jest XIX wiek, gdzie w zasadzie można szacunkowo powiedzieć, że około 90% naszych Żydów to są hasydzi. I nie ma żadnego zdjęcia hasyda. Tam są Żydzi z melonikami, z laseczkami, Żydówki w kapeluszach i z parasolkami. I nie ma naszych Żydów, nie ma naszych tego narodu, który Niemcy wymordowali przy pomocy policji żydowskiej i innych. Tego narodu nie ma, to jest straszne, ale Żydzi, światowe żydostwo amerykańskie, izraelskie i nasze lewackie robi wszystko, żeby nie dość, że zginęli ci nasi hasydzi, tylko żeby pamięć świata o nich nie przetrwała zupełnie. W zeszłym roku ja rzadko jeżdżę na konferencje, no ale ponieważ jestem Kielczanką, to IPN Kielecki koniecznie, żebym przyjechała na konferencję. No i tam z młodą historyk żydowską po prostu, po pierwszym, właściwie ona wspierała mnie i ja ją. Dlatego, że przyjechało profesor Bender, Sara Bender z Uniwersytetu w Haifie i rzuciła nam, czyli historykowi żydowskiemu z Polski, nie, że my kłamiemy, że Żydów religijnych w Polsce to było tylko 15%. No więc doszło do wymiany dość ostrej zdań i konferencja dla nas się skończyła. Bo też, proszę Państwa, mówimy Żydzi polscy i trzeba po prostu znać znaczenie tego słowa, o czym mówimy, że nie można mówić o wszystkich Żydzi, że to był blok. O nas Polakach, o Niemcach, Francuzach, Rosjanach można mniej więcej powiedzieć, że to jest naród polski, a i to są Polacy i to. Żydzi po prostu byli i są do dziś bardzo różnorodni. Jeśli chodzi o naszych Żydów, naszych polskich Żydów, to byli hasydzi. No znowu mówimy hasydzi i większość. Ja sama też musiałam dojść do tego, co to są hasydzi. Hasydzi, proszę Państwa, to jest religia żydowska, o tak powiem. To jest pień główny, to jest religia ksiąg, nauki, testamentów, talmudów i tak dalej. Siedzi w księgach. Przyszedł rok 1770 około.
na Podolu rabin, a jednocześnie trzeba pamiętać, że religia żydowska nie ma takiej hierarchicznej struktury jak u nas, że jest papież aż do księdza plebana. Tam nie, tam każdy rabin to jest oddzielny krąg religijny, interpretacja prawa żydowskiego i tak dalej. No więc w roku 1770 rabin Baal Shem Tov na Podolu, zapatrzony zresztą w chrześcijaństwo rosyjskie, w religię rosyjską, mistyczną, powiedział do swoich Żydów: Żydzi, te księgi są nic nie warte, rzućmy te księgi, nic, żadna mądrość z nich nie wypływa, żadne, nie ma możliwości przez księgi, przez rozum dojść do Pana Boga. Z Bogiem można się połączyć w sposób mistyczny poprzez taniec. No i tak symbolicznie to jest taka hasycka piosenka po polsku, która tłumaczona to: kiedy rybę tańczy, tańczą wszyscy hasydzi, zatańcz z nami też, przecież dobrze wiesz, Pan Bóg cieszy się, gdy widzi. Można tak obrazowo powiedzieć, że z Podola, czyli z południowego wschodu Rzeczpospolitej, Żydzi ruszyli tańcem przez całą Polskę. W efekcie po 50-60 latach, w połowie XIX wieku, już 95% około polskich Żydów jest hasydami. To odrzucenie ksiąg i hasydyzm, no można to porównać do takiej sekty, bo na głównym takim pniu żydowskim hasydyzm jest ruchem sekciarskim po prostu. I to ci hasydzi, Major Bałaban, żydowski historyk, określa ich mianem ciemnej masy. Ciemnej masy w sensie takim, że Żydzi odrzucili szkoły, studiowanie tory, studiowanie nauki, tak jak powiedziałam, i żyli sobie w tym swoim własnym kręgu. Jednocześnie trzeba powiedzieć, że hasydzi to byli ci Żydzi, z którymi nasi ojcowie, dziadowie, pradziadowie współpracowali, bo oni szyli naszym pradziadom, dziadom buty, garnitury, to byli krawcy, szewcy, handlarze itd., itd. To był lud, który się w ogóle nie interesował polityką i był z daleka od polityki, od wszystkich spraw politycznych, żył swoimi zupełnie problemami, ale jednocześnie był to taki, i w XIX wieku też zaczyna się przez Polskę, przetacza się druga fala z zachodu znowu, fala Haskali. Przez środowiska żydowskie. Haskala przychodzi z zachodu i takie główne idee Haskali powiadają, że Żydzi muszą wyjść z tego getta żydowskiego, uczyć się języka ziemi, na której mieszkają, czyli w tym wypadku polskiego, iść do szkół. Rzeczywiście w XIX wieku, w drugiej połowie, też historycy żydowscy piszą, że znaczny pęd do szkół można zaobserwować Żydów, no ale ten znaczny pan to nie ogarnął przez następne 100 lat, nie ogarnął więcej jak 10-15% Żydów. Czyli jeśli mówimy polscy Żydzi, to w 85% do II wojny światowej, proszę Państwa, musimy mieć na myśli tych polskich Żydów, polskich hasydów, którzy nie znali polskiego języka, znaczy znali w takim ograniczonym zakresie, jak był szewcem, no to po polsku umiał nazwać wszystkie rzeczy dotyczące butów, jak krawcem to dotyczące szycia i tak dalej, i tak dalej. Poza zakres takiego podstawowej znajomości języka hasydzi nie wychodzili i żyli w swoim kręgu kulturowym, językowym, religijnym, nie zaczepiali Polaków i Polacy też ich nie zaczepiali, także szczerze powiedziawszy, bo taka była norma. Natomiast właśnie w XIX wieku wykształca się te 15% Żydów zasymilowanych i to o nich, spośród tej grupy wywodzi się Żydokomuna. Spośród tej grupy wywodzą się partie polityczne, które stawiają żądania polityczne już na początku XX wieku. I to z tymi Żydami my mamy po dziś dzień problem. Dlatego, że proszę Państwa, ci nasi hasydzi, właśnie dlatego, że nie znali polskiego języka, nie mieli żadnych szans na przetrwanie II wojny światowej. Ocaleli pojedyncze osoby, garstka naszych hasydów ocalała, bo wyjechała do Palestyny, czy gdzieś tam za granicą przetrwała. Skalę zagłady narodu polskich Żydów, hasydów, pokazuje to ratowanie dzieci żydowskich w klasztorach. Ja 30 lat temu
odszukałam 189 klasztorów katolickich, które ukrywały żydowskie dzieci. I na tych blisko 200 klasztorów i ileś tam tysięcy uratowanych żydowskich dzieci były tylko dwie żydowskie dziewczynki, które na pewno pochodziły z hasyckiej rodziny. To była w Łódzku dziewczynka dwuletnia podrzucona siostrą przez sąsiadkę Żydówkę. I ta dziewczynka po prostu, no dwuletnie dziecko niewiele mówi, ale te kilka słów, które umiała, to umiała tylko po żydowsku. Ale z nią to kilka miesięcy siostry nauczyły ją mówić po polsku. I druga dziewczynka w Otwocku, około 12-13 lat, żydowska z hasyckiej rodziny, którą siostry, ona udawała niemowę, a jak przychodzili Niemcy, to siostry ukrywały ją w beczce. Przetrwała wojnę. Resztę uratowanych dzieci to są dzieci Żydów zasymilowanych. No i teraz kończy się wojna, nasi Żydzi zginęli, Hasydzi. O tych naszych Hasydach w źródłach żydowskich się zachowały informacje, że elita getta warszawskiego, jak przychodzili ludzie i mówili, że przecież ci ludzie umierają z głodu na ulicy, mówili, motłoch musi zginąć. Dla nich to był motłoch. I proszę Państwa, do dziś dla tych Żydów amerykańskich i izraelskich, ci Hasydzi nasi to jest motłoch. Bo nie dość, że oni zginęli, to w tej chwili chcą zabić pamięć o nim, żeby świat nie wiedział o tym, że te 3 miliony zamordowanych Żydów to byli nasi Hasydzi. Powtarzam, nasi Hasydzi, z którymi tak naprawdę Polacy nigdy nie mieli, nie wchodzili w konflikty, dlatego że, no mówię, to byli szewcy, krawcy, handlarze. Trzeba też pamiętać, mówimy, że Żydokomuna, ona istniała i była groźna, jest groźna do dziś bardzo dla nas Polaków, ale trzeba pamiętać, że dla religijnej rodziny żydowskiej, Hasydów właśnie, jeśli syn lub córka szedł w komunę, to ojciec i matka wyprowadzili mu pogrzeb. Nie miał powrotu do domu, dlatego że dla religijnego Hasyda komunizm to był dziełem diabła. I nie było przeprosin. Także mówienie teraz, nazywanie wszystkich Żydów Żydokomuną jest no po prostu niezgodne z prawdą. Następna rzecz, która też wymaga zbadania, ja też dotknęłam tego przy Jedwabnem, proszę Państwa, że tam są dzieje, trochę dałam, no, nie moje, ale różne opracowania również swoje, dzieje Jedwabnego. I jest taki moment w okolicach I wojny światowej, że nagle ludność żydowska w Jedwabnym wzrasta dwukrotnie. I trzeba to zbadać na tych wschodnich terenach, dlatego że na przełomie XIX-XX wieku car wypychał z Rosji Żydów właśnie na nasze ziemie, organizował pogromy. I szacuje się, że na przełomie XIX-XX wieku na wschodnich polskich ziemiach osiedliło się od 700 do 900 tysięcy Żydów rosyjskich, nazywanych przez naszych Żydów Litwakami. Ja byłam świadkiem awantury, właściwie o istnieniu Litwaków dowiedziałam się, nie wiem, początek 90. lat, koniec, jak jeździłam wtedy do Izraela dość często, bo pracowałam nad tym tematem dzieci żydowskich, zbierałam relacje. W kawiarni w Hajfie po prostu był zwyczaj, że krakowscy Żydzi poznańscy, ale głównie krakowscy, polscy Żydzi spotykali się w takiej kawiarni z widokiem na morze. I nagle tak przy kilku stołalików siedli Żydzi, też mówią po polsku, no ja się dość przyzwyczaiłam, że takie polskie miejsce. I nagle dochodzi do awantury i ci Żydzi, z którymi ja byłam, mówią do tych Litwaków, wy Litwacy znajdźcie sobie inne miejsce, to jest nasze miejsce polskich Żydów, a nie waszych. I Żydzi mi wyjaśnili, krakowcy najbardziej, mówią, Litwacy, to nie wiesz, to są Litwacy, to są Żydzi pruscy, którzy przyjechali tu do Polski i po prostu mieszali między nami i wami, tylko trzymali stronę cara najpierw, a potem Lenina, Stalina i Bieruta. I, więc to też trzeba jeszcze, historycy i polscy żydowscy musimy nad tym popracować. Skala tych zdrad, bo tutaj na przykład Jedwabnym, pracując przy Jedwabnym, sama po prostu ze zgrozą wyczytałam, że z Jedwabnego, zanim doszło do 10 lipca, to około 250 mieszkańców Jedwabnego poszło na Sybir, na śmierć. Proboszcz, wikary,
burmistrz miasta, urzędnicy gminy, nauczyciele, a Polaków było może z 500, czyli połowa poszła na Sybir na śmierć z donosu Żydów w czerwonych opaskach. Ale powtarzam, to jeszcze to trzeba zbadać, dlatego że skala i sposób witania tych Rosjan był zdumiewający, nietypowy dla polskich Żydów, ale typowy dla Litwaków, bo jeśli siedzieli tam Litwacy, to oni witali swoje wojska, jeśli oni byli rosyjskimi Żydami, prawda? Więc ten aspekt trzeba jeszcze wyjaśnić, ale to tak zupełnie na marginesie już mówię. Dlatego właśnie myśląc, mówiąc o polskich Żydach, musimy pamiętać o tych, przede wszystkim o Hasydach, bo proszę Państwa, czasem myślę, że po prostu ci jest taka legenda hasycka o Dybuku, że Dybuk, jeśli jego pamięć o nim jest zakłamana czy jakaś nieszanowana, to Dybuk z zaświatu wraca i dopomina się o przywrócenie dobrej pamięci o niej, dobrej, czyli takiej, jaką ona była. Więc myślę, że czasem po prostu ten żydowski Dybuk jednak buszuje wśród historyków niektórych i żydowskich, i polskich, i że, a my wszyscy Polacy musimy dobijać się o prawdę, o tym, co się wydarzyło, cokolwiek się wydarzyło. I dla Żydów, i dla Polaków musi być, tylko prawda ma sens, a nie jakieś banialuki wypisywane i o Żydach, i o Polakach. Także proszę Państwa, może tym stwierdzeniem, że tylko prawda ma sens, skończę i poproszę o pytania, to jeszcze sobie różne tematy dopowiemy, no, jeśli Państwo pozwolicie. Czy Pani książkę Tadeusza Bednarczyka, Życie codzienne w warszawskim getcie? Czytałam, proszę Pana, i to właśnie to jest kolejna rzecz. Jest taka Żydówka, historyk Żydów, ona nie jest, denerwuje się jak historyk, ona jest z wykształcenia, jak etnografem, ale jest Żydówką z Najidisz. I proszę sobie wyobrazić, że bez Bednarczyka robili wariata, ubowca, że zmyślił, że i ta Anna Ciałowicz, żydowska historyk, znalazła w Izraelu, ponieważ ona, babcia nauczyła ją jidysz, ona czyta jidysz, znalazła w Izraelu pamiętniki Zajdmana, Żyda, który słowo w słowa potwierdza to, co napisał Bednarczyk. Zajdman pisze o tym, że Bednarczyk wywoził między śmieciami z getta, wywoził Żydów i ich ratował. Że do getta woził coś tam i woził żywność i broń. Że istniała organizacja konspiracyjna Skała, strażaków wydaje mi się, która pomagała Żydom z Żydowskiego Związku Wojskowego. Już nie będę mówić szczegółów. I proszę, i teraz co się dzieje? Oczywiście przetłumaczyła to na polski. Książka jest przetłumaczona tego Zajdmana na polski. I minister Gowin ma 500 000 złotych dla Engelking, zamiast wydać pamiętniki Zajdmana, które pokazują skalę ratowania i pomocy Żydom w getcie, po prostu tą Annę Ciałowicz ciąga się po sądach, robi się z niej wariatkę w środowisku historyków i inne takie rzeczy. Więc my musimy po prostu też chyba utworzyć znowu Radę Pomocy Żydom, żydowskim historykom dla pokazywania prawdy. Bo książka Wspomnienia Bednarczyka i tego Zajdmana powinny wyjść w jednym tomie. Relacja Polaka i relacja Żyda. I niech świat nam powie, że my zachowaliśmy się nie w porządku. To jest porażające, proszę Państwa. Ja nawet proponuję, żebyście Państwo tą Annę Ciałowicz tutaj zaprosili kiedyś. Ona bardzo ciekawie mówi. Ona napisała książkę Wojny hasyckie, które tłumaczą ta mentalność hasydów zamkniętych w swoim kręgu, dlaczego hasydzi nie pomogli nam przez 123 lata zaborów. No, ja też miałam to pytanie i stawiałam oskarżenie do pewnego czasu wobec Żydów, no i to jest rozbrajające. No, proszę Państwa, toczyły się, my walczyliśmy o niepodległość z zaborcami, a hasydzi mieli swoje wojny. Już tak w skrócie telegraficznym to ona udokumentowała właśnie, bo zna
jidysz, więc ona przebiła się przez te źródła. Okazuje się, że Żydzi mieli swoje wojny. Jakiś cadyk spod Lwowa ogłosił swoim Żydom, bo Hasydzi noszą takie białe pumpki, czarne pumpki, białe podkolanówki i czarne buty, hałat, te takie sznurki się cycec nazywają i tak dalej. No więc ten cadyk, już nie pamiętam jak on się nazywał, spod Lwowa, ogłosił swoim wyznawcom, że panie mogą, nie muszą golić głowy, mogą nosić peruki, mogą nosić kapelusze. To był około 1830-40 roku, a panowie, to jest najśmieszniejsze, nie muszą nosić pumpek i tych białych podkolanówek, że mogą nosić długie spodnie i prasować sobie na spodniach kanty i czyścić szuwaksem czy czymś tam buty i glancować. I to oświadczenie, czy te dyrektywy cadyka spod Lwowa tak rozwścieczyły cadyka ze Starego Sącza, że rzucił klątwę na tamtego. I teraz do I wojny światowej, czyli przez 80 lat, toczyły się wojny hasyckie. Bili się, niszczyli biznesy, awantury, do śmierci dochodziło. O te kanty na męskich spodniach i wyglansowane buty, bo do czego to podobne, żeby mężczyzna sobie czyścił buty, proszę Państwa. No. Więc to taką znowu mamy politykę, że są źródła fantastyczne, Żydzi współpracują uczciwi, przyzwoici i ich się niszczy jeszcze bardziej niż mnie osobiście, bo ja już jestem za stara, tak łatwo mnie nie zniszczą. Ale tych młodych historyków, zamiast im pomóc, my Polacy, to wszystko jest przeciwko nim. Przepraszam, widziałem wywiad z panią w telewizji, co bardzo raz mi się zdarzyło. Wspomniała pani o tym, że jest bardzo dużo źródeł właśnie widzisz, ale nie przetłumaczonych. I wspomniała pani o tym, że można by było przetłumaczyć na angielski, co pozwoliłoby historykom na Zachodzie zapoznać się z tym, co się działo na terenie ziemi polskich z punktu widzenia Żydów, tak? Coś mówiło się o tym. No tak. Czy ma pani kogoś, kto by wspierał panią w tym, że zbożnym celem? Nikt z władz się nie zainteresował. Na szczęście, proszę państwa, to był wywiad z Ogórek, bo Netanjahu coś tam powiedział głupiego na temat Polski. Ja powiedziałam wtedy, żeby sobie Netanjahu przeczytał pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie w kibucu Lachomej Hagetaot. Odpowiedź była szybka, nie ze strony władzy. 3 dni później zadzwonił, 4 przyjechał pan z Radomia. No rzeczywiście ja mam sklerozę, mam w samochodzie tę pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie, gdzie wydana jest po polsku. Teraz rozmawiam z hebraistami, żeby przetłumaczyli to na hebrajski, dlatego że język naszych hasydów to był jidysz. To był język niemiecki zapisany hebrajskimi literami. Tak. Natomiast dziś w Izraelu obowiązuje hebrajski. Młodzi Żydzi urodzeni w Izraelu nie czytają źródeł zapisanych w jidysz i nikt im tego nie tłumaczy. Więc ja rozmawiam z hebraistami na Kulu i przetłumaczą przynajmniej fragment ten najważniejszy pieśni Katzenelsona o zamordowaniu żydowskim narodzie. A ja w samochodzie mam egzemplarze i tutaj pani Rycie zostawię, to będziecie państwo mogli kupić sobie. Bo pieśń trzecia jest, o bólu mój wyjaśnia wszystko. Tak opisuje dramatycznie, kto kogo mordował i jaki był udział Żydów, że w zasadzie tego nie da się obalić. Bo Katzenelson, tak? Proszę? Dora była córką jego? Nie. On miał 3 synów i żonę i 2 synów złapała policja żydowska, wywiozła do Treblinki. On próbował, zresztą w tej książeczce jest jego życiorys, i on próbował ocalić swojego syna, 3 syna i siebie. Taka zdrada w hotelu polskim, niemiecko-żydowska. Wywieźli ich do Francji. On tam we Francji napisał tę książeczkę, ten właśnie tam pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie, zakopał i zginął w Oświęcimiu. Ale rękopis tego znajduje się w kibucu Lachomej Hagetaot, czyli w kibucu bohaterów getta na północy Izraela. Ale Netanjahu oczywiście tego nie czyta. Więc przetłumaczymy na hebrajski, ale znowu rząd polski nie daje grosza na to. To ja mam deklarację
Polaków z Kanady i tu i z Ameryki i z Polski, że tłumaczom zapłacą za to. No wydawcę znajdziemy, znowu znajdzie się jakiś wariat, jak ten z Radomia, wstawi na maszynę zysk. Proszę? Zysk wyda. Tak, zysk wyda. Kandydat na prezydenta Poznania z ramienia PiS-u. Wydawca. A widziałam tam wyda cokolwiek, proszę Państwa. Z PiS-u nie spotkałam polityka, który byłby zainteresowany. Teraz właściwie w ostatnim do rzeczy jest tylko wywiad Krzysztofa Wyszkowskiego, który jako pierwszy polityk mówi, że tak, ekshumacja być musi, bo inaczej to będzie źle. No to może to jest jakiś przełom, bo tak to na razie jest nas grupa historyków. Moją ideę poparł Żaryn, Szwagrzyk i tam kilku innych historyków. Z polityków to jest pierwszy Wyszkowski, który publicznie powiedział, że kluczem do obronienia dobrego imienia Polski jest ekshumacja w Jedwabnym. Może ja tak jeszcze zadam pytanie, wracając do Jedwabnego. Ja miesiąc temu bodajże oglądałem film, bodajże w telewizji trwałem dość późno, pokazany przez małżeństwo Kanadyjczyków. Kujbidów. Małżeństwo Kanadyjczyków. Nie wiem, czy pani widziała. Kujbidowie. Tak. I chciałbym parę słów, bo dla mnie osobiście ten film zrobił dobre wrażenie i był dobrze zrobiony. I to byli Kanadyjczycy, Polacy Kanadyjczycy. Ja ich znam, tak. Proszę bardzo, parę słów, bo... Proszę pana, nie będę się ustosunkowywać do filmu Kujbidów ani do żadnych innych źródeł. Ja jestem historykiem i każdy zawód ma swoją metodę. Że to, co zrobił Gross, to od końca i Kujbidowie bardzo dobrze, że zrobili ten film, bardzo dobrze, że ludzie pozbierali relacje, ale dopiero jak zrobimy ekshumację, będziemy wiedzieć, czy tam jest zamordowanych 5 Żydów, 15, 500, czy iluś tam, czy ci Żydzi, przepraszam, zginęli od ognia, czy od kuli. Czy zginęli od łopaty, siekiery, czy od kuli. Dopiero wtedy będziemy mogli, bo praca historyka jest trochę jak puzzle. Jak pan ma podstawę, to wtedy można próbować wyjaśnić, czy ta relacja jest prawdziwa, czy nie, czy ona pasuje, czy nie. No to, co Gross zrobił, to z punktu widzenia nauki historii, to jest po prostu kosmos. Jeśli chodzi o relacje, to relacje są bardzo takim źródłem wątpliwym, bo każdy może naopowiadać głupoty. Fakt na podstawie relacji może być uznany tylko wtedy, kiedy trzy niezależne od siebie osoby, nie wiedząc, nie znające się, powiedzą, że był jakiś fakt. Natomiast ten Wasserstein, na podstawie którego Gross napisał całą książkę, okazuje się, że to był chłopak, który miał 19-20 lat w 1941 roku, że za sowieckiej okupacji handlował cielętami i świniami, mięsem handlował i no, miał polskich tam znajomych, kolegów, którzy go znali. W ogóle się niczym nie zajmował innym, czyli prosty Żydek, który po prostu próbował przeżyć handlując. I nagle w jego relacji jest, że komendant niemiecki z burmistrzem rozmawiali i niemiecki komendant powiedział do burmistrza: panie burmistrzu, ocalmy chociaż jednego krawca, szewca i tak dalej, a burmistrz miał powiedzieć: nie, wszystkich Żydów na śmierć. W jaki sposób w sytuacji zagrożenia życia rozmowie burmistrza i komendanta może przysłuchiwać się 19-letni Żyd, handlarz mięsem. Powiedzcie mi Państwo, gdzie jest w tym logika? Sensu nie ma. Potem Gross mówi, że cała relacja Wassersteina została złożona w IPN-ie, a przetłumaczona na język polski w sposób dowolny i nazwisko jakiegoś innego Żyda. Państwo pewnie nie, ale ja z racji zawodu swojego słyszałam parę razy takie żydłaczenie, czyli takie używanie polskiego języka przez właśnie Żydów, Hasydów. No, to jest język kosmiczny, który z trudem się zrozumie, ale no więc jeśli dowolnie przetłumaczył, a tam intelektualistów żydowskich nie było, tam nie było adwokatów i ludzi wykształconych, czyli prawdopodobnie
Wasserstein sobie coś tam wymyślił, a potem dowolnie przetłumaczył to jakiś inny Żyd. I na tym podstawie, na tej podstawie 70 lat później czy 60, profesor Gross opiera całą książkę Sąsiedzi. Co, jeśli chodzi o żydłaczenie, to proszę Państwa, powiem Państwu też, żeby właśnie, bo cały szereg przykładów z mojego życia to są też, to są spotkania z Żydami, tak, kłamczuchami, ale też z Żydami, którzy płacą dużą cenę za prawdę. Taki profesor Mojżesz Shapiro, ja poznałam go w 1988 roku w Jerozolimie na jedynej konferencji historyków polskich i żydowskich i w hotelu ten amerykański Żyd i ten profesor Mojżesz Shapiro tam przez kogoś umówił się o tej godzinie w holu w hotelu. No i przychodzi zarośnięty Żyd w jarmułce, ale bez nie hasyckim stroju. No i przedstawia się, że jest profesor Mojżesz Shapiro. No i zaczyna do mnie, no pani Ewa, no, to jest kluczowe słowo, no pani Ewa. I zaczyna rozmawiać ze mną żydłacząc. Ma dość duży zasób słów, ale te słowa tak przekręca, że ja nie wytrzymałam, że w pewnym momencie się roześmiałam i mówię, na Boga panie profesorze, kto pana uczył polskiego języka? On mówi, ja wiem, że żydłaczę. Ale mnie polskiego języka, no, ja się urodziłem w Ameryce, moi rodzice nie mówili po polsku, nie chcieli mnie uczyć, ale języka nauczył mnie dziadek. Czyli to był rok 88, czyli nauczył go dziadek posługiwać się językiem polskim Żydów z końca XIX wieku. To było fascynujące po prostu. Rozumieliśmy o co chodzi, ale to no pani Ewa do dziś mi brzęczy w uszach. Spotykaliśmy się potem z profesorem Mojżeszem Shapiro kilka razy w Stanach, ostatni raz. I to był profesor, mądry człowiek, historyk, urodzony w Ameryce, który po prostu pracował na źródłach. Jego wyrzucili z Uniwersytetu Amerykańskiego, bo powiedział, że on jest po prostu propolski i jest antysemitą. Nie cofnął się, wylądował na koniec, mówi, no dzieci, potem mówił tak, wie pani, jak były małe dzieci, to trochę było ciężko, ale wylądował w końcu w Jeszliwie, czyli takim liceum, mając tytuł profesora uniwersyteckiego. W takiej Jeszliwie powiedział, wie pani, dzieci mam odchowane, na pieniądzach mi nie zależy, a prawda musi być, bo on wykładał w uniwersytetach amerykańskich, że Polacy byli jedynym narodem, w skrócie rzecz ujmując, zgodnie z prawdą, jedynym narodem, który płacił śmiercią za ratowanie Żydów, jedynym narodem w barbarzyńskiej Europie, który dał schronienie Żydom i jedynym narodem, który ratował Żydów w czasie wojny. No to ogłoszenie takich rzeczy już w końcu lat 80. było surowo karane. Więc to tak zeszło na żydłaczenie. Jeśli chodzi a propos tłumaczenia, kto z Państwa nie wiem. Wyrazić to swoje zdanie, że jest to dla mnie niezwykłe, że pani tyle lat mogła z tym środowiskiem spotykać się i dyskutować, a przecież słyszymy, że tam z prawdą się nie kieruje, to prawdę się negocjuje. Nie prawda Arystotelesa, tylko prawdę się negocjuje. To, co się wynegocjuje, to jest prawda. Nie, po żydowsku, proszę pana, prawda nie istnieje. W cywilizacji żydowskiej nie ma pojęcia prawda. To w naszej cywilizacji opartej na filozofii greckiej, prawie rzymskim i chrześcijańskiej prawda jest obowiązująca. Kodem kulturowym cywilizacji żydowskiej, to proszę państwa, też zwracam uwagę od lat, nie wiem, jak ja słyszę, że niedołówki ci politycy mówią o cywilizacji judeo-chrześcijańskiej, no to tam głupota polska rzuca na kolana. Nie ma cywilizacji judeo-chrześcijańskiej, po prostu. Dlatego, że różnią nas różne prawa, a również podejście do prawdy i do historii. Wystarczy sobie wziąć Stary Testament, to też mi powiedzieli Żydzi, bo przecież Żydzi mnie uczą mentalności żydowskiej i gdybym nie współpracowała z Żydami, to bym nigdy nic o Żydach nie wiedziała, bo oni mają swoje tajemnice, prawda? I Żydzi mi powiedzieli, o co chodzi, no przecież tam Żydzi, którzy przyjęli po prostu podejście do historii europejskie, tak? I oni też są krytyczni i też się na to wkurzają, że pora skończyć z tym średniowiecznym, starotestamentowym podejściem do historii. Jak
Państwo weźmiecie Stary Testament, jest Księga Estery. W tej Księdze Esterze, już w skrócie mówiąc, są opisane bezeceństwa, jakie Persowie wobec Żydów stosowali i zaplanowali na czele z takim Hamanem, że wymordują Żydów. Koniec końców Esterka, w której zakochał się Żydówka, w której się król zakochał, uratowała naród żydowski, a Żydzi odpłacili Persom po prostu wymordowaniem ich. I teraz w Starym Testamencie stoi te okropieństwa na 10 stronach, jakich się Persowie dopuścili, a pół strony zajmuje opis. I 14 czy 13 dnia Adar Żydzi chwycili za miecze i zabili w tym mieście 300 tysięcy Persów, w tym mieście 50 tysięcy, w tym 5. Ja teraz zmyślam, bo trzeba było zajrzeć do Starego Testamentu, ale rzeczy idzie w tysiące. A któregoś tam ostatniego dnia Adar siedli i odpoczęli, radowali się ze zwycięstwa nad Persami i pili wina i jedli słodycze i obdarowywali się podarkami. I po dziś dzień, od 2600 lat, rok do roku, święto Purim, Żydzi świętują zwycięstwo nad Gojami, nad Persami. Teraz jak słyszę, że... Bo Persja to dzisiejszy Iran. Jak dzisiaj słyszę, że Izrael planuje wystrzelić rakiety na Persów, no to im się śni chyba zwycięstwo sprzed 2600 lat. Historia nigdy się tak nie powtarza. I to się może źle dla Żydów tym razem skończyć. Przepraszam, i wracając do historii, proszę Państwa, to ten zawarty w Księdze Estery taki ryt, sposób podejścia do historii obowiązuje od 2600 lat jeden. O historii, o zbrodniach żydowskich, nie powiedziałam najważniejszego, że od 2600 lat w święto Purim rabin czyta Księgę Ester. I jak czyta te pierwsze, to kołatki, przysłowie Haman, okrutnik, ble, 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 ble. Jak kończy ostatni akapit o zbrodniach żydowskich, to czyta to szeptem, żeby nie usłyszał Pan Bóg, goje i nawet Żydzi, żeby się nie dowiedzieli. I taki jest model uprawiania historii do dziś. Taki kod kulturowy, wie Pan, trudno powiedzieć, może oczywiście możemy też. Dlatego rozumie Pan, jak słyszę o judeo-chrześcijańskiej cywilizacji, to mi się po prostu coś robi. Oni mają w swoim kręgu prawo sobie to stosować, tak? Tylko niech nie próbują narzucić nam na siłę i mówić, że to jest nasze, bo to się, to nie przejdzie. Natomiast o Kielcach, no nie ma co... Ale ja już powiedziałam, proszę Pana, że najpierw ekshumacja, a potem będziemy sprawdzać, kto kogo zabił i ile. A resztę na razie to jest takie snucie, co by było, gdyby było. My historycy nie mamy prawa po prostu powiedzieć jednego słowa, dopóki nie wiemy, kto zginął. No dobrze, ja się jako historyk jedwabnym nie zajmowałam. Ja chcę tylko doprowadzić do ekshumacji i... Jest ekipa, niech się zajmuje. Także nic Panu nie rozjaśnię. Panie doktorze, w telewizji trwałem i kilkakrotnie spotkania z profesorem Śledzianowskim. No dobrze, ale nie musi... Pytanie, proszę pytanie. Co może Pani zrobić, bo na 8 grudnia zapowiedziana jest publikacja ogólnopolska, że zbrodni w Kielcach dokonali Polacy. Pani jako historyk, co może na to... Proszę Pana, ja mogę Panu powiedzieć tak, że rzeczywiście w tej kamienicy, ja jestem Kielczanką, w połowie kamienicy mieszkało UB, które strzelało w drugiej połowie podobno baby i dzieci. Ja tego nie widziałam. Wiem na pewno, że ci Żydzi, tam 40, przynajmniej część z nich była ubowcami, że Kielczanie zabili tych Żydów. No i tyle. No. Była to prowokacja, ale prowokacja, no ktoś mnie prowokuje, ja Pana zabiję. Więc nie jesteśmy narodem świętych. Ja powiem, proszę Pana, jedno. Trzeba pamiętać, że w Kielcach w 1946 roku przewodniczący UB, szef milicji, szef wojska, to byli Żydzi. Więc to była prowokacja. Ale w pogromie uczestniczyli Polacy, ponieważ ja pytałam moich sąsiadów i byli Polacy. To nie można powiedzieć, że to jakieś duchy tam przyszły.
na te tysiące porównać, ile tysięcy Polaków zamęczyli Żydzi, to my do 40 Żydów możemy się przyznać. Trzeba nie uważać, że przełomem w stosunkach polsko-żydowskich było 1991, kiedy Weiss przyjechał do Polski i prawda, wszyscy, kardynał Grzym stanął w obronie karmelitanek, a nikt nie stanął w obronie kardynała czy proszę pana, ja na to pańskie pytanie, czy w 90 roku coś się nowego zaczęło, odpowiem słowami świętej pamięci Żyda Hone Szmeruka, profesora żydowskiego. Tak jak powiedziałam, jeździłam wtedy często do Izraela i mieliśmy z tym profesorem Hone Szmerukiem, porządny Żyd, mówię historyk, przyjaźniliśmy się do śmierci. Miałam taki deal, że on lubił żytniówkę, ja mu woziłam żytniówkę, a on z żoną mnie zapraszał do restauracji jedynej w Jerozolimie, gdzie serwowali najlepszą rybę świętego Piotra. Przyjeżdżam kiedyś, siedzimy w restauracji, a profesor Szmeruk mówi, panie, bo co się dziś nosi w Warszawie? Myślę, no ja mówię, profesorze, nie jestem specjalistką mowy, coś od mody, ja nie wiem, co te dziewczyny noszą, nie mam pojęcia. A on mówi, ha, 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 panie Ewo, nie wie pani, co się nosi w Warszawie? W Warszawie dziś nosi się na rękach Żydów. I tych Żydów nosi się na rękach od 90 roku po dziś dzień. I będziemy mieć kłopoty, dopóki nie przestaniemy nosić Żydów na rękach. Bo Żydom nie jest w ogóle to potrzebne. Śmieją się z nas. Ja, do czego to, proszę państwa, w jakim świetle całe nasze państwo stawiają nasze władze. Żyd z New Jersey, znam to New Jersey, ten fulob jakiś, pyszczy do naszego marszałka, wyzywa od najgorszych, a kilka dni później nasz prezydent pod parasolem po prostu w naszym imieniu się koleguje z tym Żydem. Tupnąć nogą na tego fulopa i nie stanąć w ogóle z nim, to się w głowie nie mieści. No. Prezydent, który mówi o naszej Polsce, mówi Polin? Niech on się wyniesie po prostu do Izraela i ma tam swoje Polin, ale nie tutaj. Miałby tu matkę, swoją żonę. No proszę państwa, to ja jestem naprawdę zbulwersowana, bo głosowałam na prezydenta Dudę. Uważałam, że syn górali będzie w porządku prezydentem, że Polska dla niego jest najważniejsza. A on mi teraz mówi, że ja mieszkam w Polin. No przepraszam, niech się wyprowadzi do Polin i spocznie w Izraelu gdzieś tam sobie pod palmą. A nie obchodzi mnie jego żona, my na żonę nie głosowaliśmy. Żona jest po to, żeby żona jesteście, który jest antypolakiem. Proszę. Rzeczywiście, proszę państwa, ale to wszystko jest w książce, wie pan, to już nie będę tu opowiadać książki i raportu profesora Koli, bo jeszcze fragmenty. Profesor Kola, aczkolwiek rządy polskie zobowiązały go do absolutnego milczenia, fragmenty raportu ujawnił jednak. Chwała mu za to. No i okazuje się, że tam jak się dokopał do głowy Lenina, do jakichś pocisków i wtedy dwóch rabinów Szudrich i szabas, kończyć i prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński kazał skończyć. No i tyle. Może pamięć nim czy świętej? Pan Żółt, proszę o świętej, no bo nie żyje. Mam pytanie, jak pani ocenia pracę pani Agnieszki Arnold? No wie pan, no to jest taka przygrywka do mocniejszego uderzenia. No tak samo ten jej film jest skomponowany z kilku relacji niesprawdzalnych, w sensie takim historycznym, no to jest, to wie pan, zawsze można spotkać ludzi, którzy panu naopowiadają różne rzeczy, tak? Tylko jeśli to ma to być film dokumentalny, to muszą to być opowieści sprawdzone i człowiek, kto mówi, musi być absolutnie wiarygodny. I tyle. Ja tam się nie zastanawiałam nad nią, dlatego że no, to jest to samo, co i Gross. Ale całym i Arnold film, i książka Grossa mogłaby po prostu pójść na śmietnik, gdyby nie to utrwalenie w młodym pokoleniu Polaków i świata filmu przedstawione w filmie Pokłosie. Proszę państwa, co teraz się okazuje? Nasze ambasady na całym świecie nie mają pieniędzy na to, żeby pokazać, już nie dla swojej chwały, ale dla faktów,
na przykład moją książkę o dzieciach żydowskich w klasztorach, natomiast we wszystkich ambasadach światu pokazuje się film, książkę Grossa i film Pokłosie, jako reklama i przyzwyczajenie świata, że jesteśmy narodem sprawców. Tych ambasadorów, którzy to wystawili, powinniśmy wezwać pod sąd za zniesławienie Polski. A MSZ milczy. A Czaputowicz mówi, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje z ustawą 447. To nie hipis, nie hipis. On odpowiada za nasze państwo. I ma wziął na siebie obowiązki. Jak nie potrafi ich wypełniać, to won i tyle. No, socjalistyczne wychowanie. O Władysławie Bartoszewskim, mogę pani coś powiedzieć, bo pani chce kiedyś pozytywnie się do niego. Ja Bartoszewskiego, jestem Bartoszewskiego uczennicą, proszę państwa, i będę tego człowieka bronić do śmierci, z wyjątkiem jednej rzeczy. I tu tego się już nie odrobi, że nie dał Pileckiemu Orła Białego. Myślę, że był wtedy pod wpływem wielkim Mazowieckiego, jest zapomniana książeczka Mazowieckiego, wróg pozostał ten sam, bodajże z 1952-1953 roku, i która zieje nienawiścią do żołnierzy, o których mówimy, żołnierze wyklęci. Natomiast Bartoszewskiego, proszę państwa, ja tuż po jego śmierci dla lubelskiej telewizji powiedziałam i podtrzymuję tę. Mam troje dzieci, powiedziałam swoim dzieciom, powiedziałam publicznie. Jak skończę 80 lat, to moje dzieci będą decydowały, czy ja przyjadę do państwa i coś opowiem. I to jest ten przypadek, bo poznałam tego człowieka. Jak przyszedł na kult, to miał około 50, a nie więcej. Powiedział, że on ma maturę, myśmy go nazywali tam profesorem, on nas klął, powiedział, że on ma tylko maturę, jak chcemy, to możemy mówić na niego redaktor. No a co smarkacze robią w takim wypadku? Inaczej do śmierci nie odezwałam się do niego jak panie profesorze. I uważam, że ten tytuł mu przysługuje, dlatego że w 60. proszę, nie podpisał. Nie podpisał w Terezinie jakiegoś dokumentu. Nie podpisał. Nie podpisał. Ja czytałam, że nie podpisał. Można różne rzeczy Bartoszewskiemu zarzucić. Teraz mamy kłopot z polskimi obozami śmierci. A w tej książce Poza granicą Solidarności ja cytuję Bartoszewskiego, który chyba w roku 2000 czy 2001 w Oświęcimiu powiedział: niedługo okaże się, że jedynymi sprawcami II wojny byliśmy my Polacy, jak tak dalej pójdzie. Więc z Bartoszewskim tragedia polegała na tym, że jako stary człowiek Platforma go stawiała obok i on gadał. A oni wycinali fragmenty i to puszczali. Po całej Polsce, i to bardzo szkoda, bo młodzi ludzie, a muszę powiedzieć na wstępie, że do śmierci Bartoszewski to był przede wszystkim żołnierz Armii Krajowej. On pierwszy czytał moją książkę Poza granicą Solidarności. Myślałam, że będzie maszynopis. Wydrukowałam z komputera i mu posłałam. Myślałam, że będzie czytał ze 2 tygodnie. Teraz nie żyje, mogę to powiedzieć. Wysłałam mu dosłownie po 2 dniach. Dzwonił Bartoszewski, do którego do śmierci miałam prywatną komórkę i adres domowy i wiem, gdzie mieszkał. Dzwoni po 2 dniach, mówi: panie Ewo, nie spałem 2 noce. Gratuluję. Ktoś tym Żydom musiał wreszcie to powiedzieć, ale zjedzą panią. Przyrzekł mi, że do śmierci nikt nie usłyszy krytyki z jego strony pod moim adresem, żeby mnie trochę chronić po śmierci, wymienia 2 uczniów, w tym Ewę Kurek. I dlatego lewactwo się wścieka, bo po prostu tak jest. Natomiast co zrobiono z Bartoszewskim? No, taki klasyczny, już wszystkich rzeczy nie jestem stale, nie, ale taki klasyczny, bo chodzi to w internecie i to jest tak, tak bolesne i tak szkalujące tego człowieka. Proszę państwa, w internecie chodzi, że Bartoszewski powiedział, że on w czasie wojny bał się bardziej Niemców niż Polaków. No na Boga, proszę państwa. Zacznijmy od tego, bardziej się bał Polaków niż Niemców. Teraz zacznijmy od tego, że ja też 5 filmów dokumentalnych czy 6 zrobiłam w życiu. I daję państwu słowo, że z każdym z państwa porozmawiam 30 minut, a jutro ukaże się film 4-5-minutowy i każdy z państwa będzie wariatem. Jeśli chodzi o to, że bał się bardziej Polaków niż Niemców, to na szczęście zdążył to opowiedzieć nam, studentom,
nie pamiętam czy na trzecim, czy na czwartym, nie pamiętam, bo potem przez lata na seminarium doktorskim przecież był, więc mógł w którymś momencie to opowiadał. Ale chyba jeszcze na studiach zwykłych przy pełnej sali mógł. Mówi tak, popatrzcie Państwo na mój nos. Rzeczywiście nos miał haczykowaty, po prostu góralski, żydowski, co tam. Czarne włosy, miał 20 lat, młody chłopak i latał po tej Warszawie, bo miał jednego Żyda ukrywał w jakimś mieszkaniu. Tam bibuły robił, tu Zofia Kossak, więc się cały czas poruszał po tej Warszawie. Z racji wyglądu Niemcy często posądzali go, że jest Żydem. No i wciągali, no jaki był sposób, i niemiecki, i polski, był wciągnąć do bramy. Wciągali go do bramy, spodnie ściągali na dół i legitymowali. Parę razy go to spotkało, no ale Bartoszewski, jak to on tam szybko mówi, tak, Niemcy, czego oczekiwać od Niemców? No dziękowałem Bogu, że mi w łeb kuli nie dali i tyle, a tam mogą mnie posądzać. Poleciał dalej. I powiedział, że dwa czy trzy razy to samo spotkało go ze strony polskich szmalcowników. Ich nie było tak dużo, ale oni też wypatrywali, ponieważ on się kręcił w dzielnicach niedaleko getta w centrum, to dwa czy trzy razy złapali go szmalcownicy i też wciągnęli do bramy. I Bartoszewski skończył tą opowieść tak, słuchajcie Państwo, to, że Niemcy to zrobili, że mnie wciągnęli do bramy, to czego oczekiwać od wroga? Miałem to w głębokim poważaniu, coś w tym stylu powiedział. Ale że to samo spotykało mnie od Polaków, to było tak upokarzające, że on powiedział, że on się takich sprawdzeń, bardziej upokarzające były te sprawdzenia ze strony Polski. Jako stary człowiek być może to opowiedział, a w telewizji ostatnie zdanie dali, bałem się bardziej Niemców niż Polaków i bez tego kontekstu wychodzi absurd. Jak może żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski, powiedzieć, że się bał bardziej Polaków? Ale jeśli zrozumiemy to i spojrzymy na jego wygląd, bo Państwo go znacie jako starego człowieka 90-letniego, ja go pamiętam właśnie jako mężczyznę, który w ogóle jeszcze no, lekko tam dwa włosy siwe. Rzeczywiście te czarne włosy, odstające uszy i taki nos, no to na kilometr wydawało się, że Żyd. I bez tego kontekstu jest to straszne. I co, ja podejrzewam, że to dziennikarze wyrwali z kontekstu to zdanie po to, żeby właśnie, bo to jest bardzo ważny element tej pedagogiki wstydu. Jeśli żołnierz AK bar się bardziej Polaków, to co mówić o Żydach? Także to jest wyrafinowana gra, proszę Państwa. To samo Karski, no przecież cała afera teraz z tą rzekomą nagrodą. Ja pojechałam na konferencję, bo Polonia amerykańska powiedziała, że nie będzie konferencji, jak ja nie przyjadę. Więc kupili mi, a ponieważ jestem po zawale, to kupili mi bilet business class, poleciałam do Ameryki, w ogóle nie wiedziałam o co chodzi, że nie słyszałam, że ta mała organizacja w Nowym Jorku chce mi dać nagrodę. Siedziałam w Bostonie, szczerze powiedziawszy, już tak może nie nagrywać tego, bo to może niewychowawcze. Siedziałam w Bostonie, rano piłam kawę, paliłam papierosy ze znajomymi. Moja najmłodsza córka dzwoni, mówi, mamuś, co ty tam wyprawiasz w Ameryce? Cała Polska o tobie mówi. Ja mówię, dziecko pije kawę, palę papierosa, nic więcej nie robię. No okazało się, że ta organizacja, która składa się z czterech Polaków i na dwóch Żydów, nie pamiętam nazwy, postanowiła mi wręczyć tę nagrodę, czyli no jakiś dyplom i znaczek, nic więcej, żadna tam nagroda za tym się nie kryła. No i usłyszeli to Żydzi i z Polski, i z Ameryki. Poszedł, to też pokazuje sposób rządzenia Polską, proszę Państwa, jakiś urzędnik Pawluszek poszedł z rabinem gdzieś do knajpy na wódkę, usłyszał, że kurek antysemitka ma dostać nagrodę Karskiego, poleciał do premiera i premier zabronił udostępnić tej organizacji salę w naszym konsulecie w Nowym Jorku. Przepraszam za wyrażenie, ale tłumoki i Żydy i Polaki nie czytają
nie oglądają książek, bo gdyby obejrzeli, to by zobaczyli, że 21 lat temu profesor Karski, którego też miałam szczęście znać osobiście i którego uczennicą się czuję, napisał wstęp do mojej książki o dzieciach żydowskich w klasztorze. No już humorystycznie po prostu rzecz ujmując, to Pan Bóg czasem tworzy sytuacje prześmieszne. 19 kwietnia przywieźli mnie na lotnisko do Nowego Jorku, na lotnisko Kennedy'ego. No już przed samym wejściem do samolotu, tam jest takie zawsze miejsce z krzesłami, widzę jedno wolne miejsce. Głowa schylona, jakaś łysina i jakieś przy marynarce to ta konstytucja, w sensie jakiś kodziarz siedzi. No to koło niego jedyne wolne miejsce było. No i podchodzę i ten kodziarz podnosi głowę, a to jest Adam Michnik. Znamy się, bo był na seminarium ze mną. Nie ukłonił się, no więc ja też udałam, że go nie znam, usiadłam, ale to jego parzyło. Na lotnisku w Warszawie pojechała po mnie moja córka i mówi: mamuś, co ty z Michnikiem latasz samolotem? Kulisy całej afery podejrzewam z tym odebraniem tej organizacji prawa do wręczenia mi nagrody w konsulacie. Kulisy pewnie były takie, że Adam Michnik siedział w Nowym Jorku ze swoimi kumplami z New York Timesa, też lewakami żydowskimi. No i po prostu przywódca im się nudziło, usłyszeli, że jakaś chcą mi dać nagrodę, no to postanowili zrobić szum. Ja podeszłam do tego po amerykańsku, proszę Państwa, bo New York Times, który przez 30 lat nie złamał się, żeby napisać nazwisko Ewy Kurek, tym razem wylądowałam od Seattle po Nowy Jork i gdzieś tam w Florydzie, gdzie było moje nazwisko. Jeden Amerykanin z powodu tego sięgnie po książki przetłumaczone na angielski, to wygrało. Panie doktorze, Pani zna tą historię, że Żydzi, rabini żydowscy w Wigilię 1944 roku demonstrowali przed Białym Domem i prosili o po Holokauście, można powiedzieć, nie? Bo Żydzi w Ameryce nie wierzyli w to, że Niemcy mogą mordować Żydów. Nie wierzyli, a po drugie prawdopodobnie po cichu mówili: motłoch musi zginąć, bo to są Hasydzi, nie będziemy ich ratować. Postawę Żydów amerykańskich najlepiej obrazuje to w książce Żydzi, Polacy, czy po prostu ludzie, ostatni rozdział jest temu poświęcony. Dziś Żydzi amerykańscy krzyczą to. Co zrobili, żeby ratować żydowskie dzieci? Proszę Państwa, jedyna organizacja dla ratowania żydowskich dzieci w Ameryce powstała w roku 1946. I to jest Fundacja Tensera. To pamiętam właśnie żydowski profesor Lucjan Dobroszycki. Byłam w Nowym Jorku na stypendium Instytutu Piłsudskiego i profesor Dobroszycki mówi: Panie, bo świetna ta praca, ale niech Pani, ja Żyd, Pani to mówię, niech Pani tego ostatniego rozdziału nie pisze, bo Panią Żydzi zjedzą. Ja mówię: tak łatwo mnie, profesorze, nie można zjeść. Wypiliśmy ze 3-4 butelki wina przez 3 miesiące. Rozdział napisałam i stoi. No i tyle. Żydzi nie wpuścili mnie do archiwum, bo chciałam sprawdzić, ta Fundacja Tensera, ile dzieci wywiozła z Polski. Nie, powiedzieli, że nigdy mnie nie wpuszczą. Polacy goją wstęp zbroniony do Fundacji Tensera amerykańskiej. Także... Z tyłu pytanie jest bardzo proszę. Ja mogę Ale młode pokolenie historyków w Polsce czy w Izraelu?
Wie pani co, myślę, że oprócz innych dramatów, to przeżywamy również upadek uniwersytetów. W tym mojej matki, w tym również mojej matki Kulu. To jest sytuacja sprzed dwóch bodajże lat, dwa albo trzy, mniej więcej. Dzwonią. Ja nie podjęłam nigdy pracy na Kulu, bo po prostu nie lubię, że mi ktoś coś nakazywał, rozkazywał i powiedziałam Kulowi, że pracy nie podejmę, ale do końca życia w barwach Kulu występuję i tak to jest. Dzwonił do mnie z dziekanatu filozofii, że będzie międzynarodowa konferencja. To jest opublikowane, już nie pamiętam jak dokładny tytuł tej konferencji i trzeba powiedzieć referat na temat właśnie osadnictwa żydowskiego w Polsce, jak to wyglądało od strony ilościowej, geograficznej, religijnej i wszelakiej. Ja powiedziałam no to, co zawsze mówię, że Kulowi swojej matce nie odmawiam dobrze, kiedy napiszę. I za chwilę telefon od pana dziekana, który dziękuje mi i mi mówi, że pięciu czy sześciu, już tam nie pamiętam, etatowych profesorów odmówiło napisania ze strachu. I to jest porażające. A to, stan uniwersytetów jest taki, jak pani mówi, że ja już nie mówię o polskich studentach, jak się ich niszczy. Żyd, chłopak Żyd, który zrobił badania, który zna Hebrew, który zna jidysz, który ma świetne materiały, tylko wyszło mu coś innego niż bajka podana do wierzenia światu. I próbują go zniszczyć. No ja, nie mówiąc nazwisk, nie mówiąc jakie mam, on na pewno ten doktorat na którymś uniwersytecie w Polsce obroni, to prędzej mnie, chyba że umrę, ale ten doktorat ujrzy światło dzienne. Ale my musimy walczyć ze swoimi polskimi uniwersytetami, żeby historycy mogli badać i publikować prawdę. Na Boga, to jest gorzej niż za komuny. Bo za... W Izraelu, wie pani, ja pracowałam, w Izraelu ja głównie robiłam temat dzieci żydowskie w klasztorach, więc w archiwach żydowskich nic na ten temat nie było. Jedynym archiwum, jakie było, to był właśnie w tym kibucu Lachomei Hageteot, który poleciłam Netanjahu, żeby se tam pojechał i zobaczył, o co chodzi. Bo byłam w tym kibucu wielokrotnie, ponieważ tam są dokumenty dzieci wywiezionych z Polski. Niektóre dokumenty. I pamiętam, siedziała taka baba, już nie pamiętam, jak ona się nazywa, i zaczęła coś mówić na Armię Krajową. Komunistka, która była w tej partyzantce komunistycznej na pograniczu Polski i Litwy. Tam doszło do awantury między mną a nią. No, sytuację uratował ówczesny dyrektor, bardzo przyzwoity Żyd estoński, też nie pamiętam nazwiska, to było 20 parę lat temu, więc ja zrobiłam swoje, co znalazłam to, co trzeba. No, z archiwami, jak robiłam film, to ja opisałam to w książce Żydzi Polacy czy po prostu ludzie. Taki Paldiel, to pamiętam, to był, on był dyrektorem w Yad Vashem. Po prostu to na konferencji w Princeton, teraz się Gross szczyci, że on był w Princeton. Ja w Princeton mówiłam o tych sprawach, o których rozmawiamy z Państwem w 93 roku, czyli to jest 25 lat temu. Jeszcze nikt o Grosie nie słyszał, jak Żydzi słyszeli o mnie i ode mnie słyszeli o tych wszystkich problemach. I tam na tej konferencji byli głównie amerykańscy historycy, głównie protestanci i doszło do sytuacji, i był Paldiel właśnie z Yad Vashem. On był tam dyrektorem archiwum później, w następnych latach. I jak ja powiedziałam, że Polska była jedynym krajem, w którym za ratowanie Żydów płaciło się śmiercią, to Paldiel skoczył do mnie, że Kurek kłamie. To była sytuacja komfortowa jeszcze w tamtych czasach, dlatego że na konferencji była też profesor Judyta Kestenberg, Żydówka ze Stanisławowa, hasydka zresztą, która uczyła mnie hasydyzmu.
Ale wtedy, jak on to powiedział, to ta profesor Judyta, no potem byliśmy na jej po imieniu, ale profesor Judyta Kestenberg skoczyła do niego i po prostu sprowadziła go do parteru. On powiedział, ja jestem Żydówką, ja jestem historykiem, psychologiem i pan kłamie. Ble, 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 punkt po punkcie, punkt po punkcie. Efekt był taki, że następny tydzień konferencja trwała i tu trzeba powiedzieć, mówi się o Amerykanach. Amerykanie, którzy się dowiedzieli o tym, bo powiedzieli, to zmienia zupełnie postać rzeczy. Ale dlaczego nasze władze nie finansują tego, żeby pokazać światu, co zmienia postać rzeczy, tylko dają pieniądze Engel King i na film po płocie, tak? I wtedy, Amerykanie zareagowali tak, że do końca konferencji nikt się do niego nie odezwał. A jak się konferencja po tygodniu kończyła, to nie podali mu demonstracyjnie ręki. I tyle. Ale minęło chyba 4 czy 5 lat, ja pojechałam do Izraela kręcić film, kto ratuje jedno życie. Zresztą film, który jest pułkownikiem od 20 lat, ale młode wilczki, pokolenie młodych wilków, czyli właśnie chyba tydzień czy dwa tygodnie temu umieścili w internecie. Jak Państwo wpiszecie, kto ratuje jedno życie Ewa Kurek, to film już jest ogólnie dostępny. Ale to zawdzięczam pokoleniu młodych wilczków, jak to nazywam, i już jest podłożony podpisy angielskie i jest, idzie w świat. No więc pojechałam ten film kręcić do Izraela, a propos właśnie archiwów na pytanie pani. No i na moje nieszczęście wtedy dyrektorem archiwum w Yad Vashem był ten pan Gil. Jak mnie zobaczył, to jak upiora. I powiedział mi wprost, nigdy nie wejdziesz z kamerą do tego, a ja chciałam wejść do taki pawilon dzieci, jest bardzo, i zrobić dobre zdjęcie. Nigdy nie wejdziesz do tego, jeszcze z ekipą filmową nie przekroczysz progu. No, następnego dnia właśnie, w tym kibucu, sławetnym kibucu Lachomei Hagetoaot była taka akademia, uroczystość, bo ja byłam z dwoma siostrami, jedną z Lasek i druga siostra Bogumiła z Zamościa. No już obie nie żyją oczywiście. I na cześć tych dwóch zakonnic tam były takie różne uroczystości, politycy i bankiet. I na tym bankiecie takiego Żyda rysownika Jakuba, ja mówię, Jakub, weź tu, jak są politycy, to weź ich tutaj, polscy, to weź ich tutaj zgromadź. No i tak kilku tych polityków izraelskich, tam dwóch posłów, jakiś senat. Ja mówię, panowie, no wyobraźcie sobie sytuację, że przyjeżdża do Polski ekipa z Izraela i chce zrobić film na przykład w Muzeum na Majdanku, a dyrektor mówi, że nie wpuści ich, bo tamto. Co byście zrobili? Czy jak? Co? No, że to wielki antysemityzm. No więc ja mówię, że wczoraj pojechałam z ekipą telewizji polskiej do Yad Vashem i dyrektor archiwum, pan Diel, powiedział, że po jego trupie wejdę z... No, zaczęła się awantura. Gdzie dzwonić? To no, po 15 minutach dwóch posłów do Knesetu po wykonaniu iluś telefonów powiedzieli, że ten palgiel to jest taki. Jutro ma pani od godziny 9 do prawo wstępu i chodzę robienia wszystkich filmów. No, palgiel rzeczywiście musiał ustąpić, ale też był cwany, bo wysłał za nami dwóch strażników. Jak operator robił no, trzeba spokoju troszkę do zdjęć. Te zdjęcia wyszły do kitu, no więc wygrał Paldiel, ale ja na czołówkę znalazłam inne zdjęcie. No więc tak jest to, proszę pani, nie, jeśli chodzi o archiwa. Ja nie znam hebrajskiego, nie znam, więc te jedyne archiwum to było właśnie to archiwum kibucu Lachomei Hagetaot. Przepraszam, mogę? Ja to pytanie jest może nieistotne, dla mnie nie ciekawi. Pani opowiadała o hasydach, którzy nie za dobrze mówili po polsku. W ogóle. No nie, no, słowa nie związane. Ale byli tacy, którzy tak, nic nie mówili. Rozumiem. Chodzi mi teraz o Litwaków, którzy się, potem były te wojny hasyckie, tak? Litwacy, którzy przybyli ze wschodu, czy oni znali rosyjski? To mnie interesuje. Czy oni też byli tak odporni? Litwacy znali przede wszystkim rosyjski. Natomiast wojny hasyckie, o których mówiłam, to były wśród naszych Żydów. To było od Lwowa do Starego Sącza. To wśród polskich Żydów.
A Litwacy to byli nie, to oni się nie ubierali, oni się, proszę Państwa, nawet nie ubierali jak nasi Hasydzi, bo nasi Hasydzi mieli te hałaty, to. A Litwacy mieli jakieś, nie chcę zmyśleć, ale mieli jakieś czapki takie, po których nasi Żydzi poznawali, że to są Litwacy. I to byli ludzie kultury i języka rosyjskiego. To jest znowu wywalenie, proszę pani, to jest znowu wywalenie milionów naszych podatkowych pieniędzy na co? Jest Muzeum POLIN, w którym powinni być Hasydzi. To powinno być Muzeum naszych Żydów i od końca XVIII wieku Muzeum Hasydów, bo powtarzam raz jeszcze, 85% tych, którzy naszych Żydów, to byli Hasydzi i prawie wszyscy, którzy zginęli, to są Hasydzi. Po co nam nowe muzeum? No ja nie wiem, nie mam pojęcia, ja już po prostu na tego ministra Glińskiego to już po prostu dostaję, jak cokolwiek mówi. Najlepiej on rządzi naszymi pieniędzmi. Żonie swojej da, żonie czy córce Komorowskiego, Żydów obdaruje, a nie ma na tłumaczenia i książki na przykład Anny Ciałowicz. Muszę to powiedzieć, że z tą Anną Ciałowicz, jak PiS doszedł do władzy chyba w listopadzie, to my 2 tygodnie później złożyłyśmy wspólnie ekspertyzę, co robić. I między innymi chodziło o tego Zajdmana. Minęło 3 lata, ją okrzyknięto wariatką, mnie antysemitką, minister Gliński naszymi pieniędzmi rozporządza i będzie budował muzeum Hasydów. Glińskiemu panie złożyły, tak? Złożyłyśmy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ręce Macieja Świrskiego, wtedy mianowanego dyrektorem tego. I ta ekspertyza leży do dziś nietknięta. Nic z tego nie zrobili. Kolejny kumpel Glińskiego i człowiek, a w Muzeum Polin jakiś Żyd jest, który robi nam gębę na cały świat, fałszuje tego. W Oświęcimiu jest jakiś oszołom, który lansuje tylko Żydów, Polacy tam nie ginęli. No więc, proszę Państwa, dobrnęliśmy do absurdu. Ja nie wiem, ja jestem naprawdę wielkim, mam dylemat, dlatego że wydawało mi się, że ten PiS jest jakimś ratunkiem, jest jakimś przełomem jeszcze w sprawach społecznych, jeszcze gospodarczych, może jak cię mogę, ale w sprawach kulturalnych, w sprawach dobrego imienia, walki o Polskę, polityce zagranicznej, no to jest dno kompletne, to po prostu wali. No, urzędnik Pawluszek, który idzie na wódę z rabinem, po czym ma bezpośredni dostęp do premiera, a premier zajmuje się tym, żeby kurek nie dostała znaczka i kartki w Nowym Jorku. Ludzie, to już dobrnęliśmy do absurdu, już tylko z mojego podwórka ta rzecz biorąc. Ja mam takie pytanie, głośno do wszystkich. Jest takie pytanie, bo słyszałem, że 100 milionów pan Gliński dał na renowację cmentarza żydowskiego w Warszawie. I tak samo, nie wiem, czy to jest prawda, że utrzymujemy Muzeum POLIN w kwocie 400 milionów rocznie. I teraz tak, żeby z tego spotkania wyjść tutaj, żeby młode pokolenie po prostu coś też wyniosło, bo jest bardzo dużo historyków, nie nauczycieli, przepraszam, bo nauczyciel historii to jest coś innego jak historia, którzy po prostu mówią, że kilka lat temu mieli spotkania z przedstawicielami IPN-u i właśnie tam ich utwierdzali o Jedwabnym, właśnie o tym, że to Polacy. To kłamczuchy po prostu. Proszę Państwa, o ile niektórzy historycy z IPN, chwała profesorowi Andrzejowi Koli, który rozpoczął te badania w Jedwabnym, to niestety poziom uprawiania historii w IPN jest dramatyczny po prostu.
Ja byłam na tej jednej, mówię, nie jeżdżę na tę konferencję, bo nie mogę tych kłamstw słuchać. Konferencja w Kielcach, w moich rodzinnych Kielcach IPN, no więc nie odmówiłam. Referat pan Urynowicz, doktor Urynowicz, historyk. Wygłasza referat na temat tego, proszę państwa, że w tej chwili lansowana jest modernizm historyczny, czyli nowoczesność w historii, to jest postprawda. Czyli kłamstwo, proszę państwa. Z czym mamy do czynienia? No, to jest neobolszewia po prostu opakowana, bolszewia opakowana w inne słowa, w inne terminy. Ja się oburzyłam, powiedziałam, że jestem historykiem i nie będę uprawiać żadnej postprawdy. Guzik mnie obchodzi, że jest to słowo najmodniejsze w Londynie czy w Anglii, że niektórzy historycy. No i dowód na to, że postprawda jest w IPN-ie obowiązuje również, to jest ta sama sytuacja. Wspominałam tu państwu, czy gdzieś, nie wiem, mówię o tym, piszę, że zachowały się stenogramy sejmowe z XIX wieku, według których poseł żydowski Grünbaum zażądał od Polaków autonomii, czyli pół Polski. Zachowane są zapiski, co powiedzieli poszczególni polscy posłowie. Wychodzi młody człowiek, chyba też doktor historii, nazwiska nie pamiętam, i zaczyna pleść trzy po trzy, że niektórzy historycy to mówią, że Żydzi chcieli autonomii, a to jest nieprawda. No więc ja wstaję, otwieram swoją książkę, mówię, proszę pana, pod sygnaturą taką i taką w archiwum w Warszawie znajdują się stenogramy sejmowe i czytam mu stenogram sejmowy. Na co ten młody doktor IPN, według mnie powinien natychmiast stracić pracę, mówi, że jego nie interesują stenogramy, bo on wie, że Żydzi nigdy autonomii nie zażądali. No więc proszę państwa, walka z postprawdą w IPN-ie jest, ja dyrektorowi, jednemu z dyrektorów IPN-u powiedziałam, słuchaj stary, ci dwaj historycy, ty natychmiast ich zwolnij, wywal ich z tego IPN-u. Efekt, nie będę wymieniać nazwiska, ten dyrektor, profesor historii, dwa miesiące stracił stanowisko, później stracił stanowisko dyrektora w IPN-ie. No, już naprawdę, proszę państwa, to się zapala czerwone światło, że musimy chyba znowu, nie wiem, kolejną solidarność tutaj historyczną ogłosić w Polsce i walczyć o prawo do wolnych badań. No, no Smarkacz wychodzi i mówi, że stenogramy sejmowe kłamią, albo on wie lepiej. No to przecież no, nie trzeba być doktorem historii, to wystarczy być, mieć trochę rozumu, nie wykształcenia, tylko rozumu. Jeśli coś tak było i są dowody na to, to nie można mówić, że coś jest, bo postprawda jest modna. No, jeżeli prawda się nie zgadza z założeniami, to tym gorzej dla prawdy. No więc właśnie. No nie, ja proszę państwa. Może trzeba mówić nazwiskami. Jeżeli pani nie zgłasza, to pani mówi nazwiska. No to mówię o Urynowiczu, a ten drugi, ten od tych stenogramów, no niestety to można zajrzeć na tą konferencję i zobaczyć, który doktorek świeżo upieczony IPN-u mówił o tym okresie. Nie pamiętam naprawdę. Co do zwolnionego tego profesora, dyrektora, myślę, że kiedyś powiem, jeszcze dziś może zrobiłabym mu większą krzywdę, bo... natomiast to można w internecie sprawdzić. Konferencja dwa lata temu się odbyła w lipcu w Kielcach, konferencja IPN. Urynowicz wygłosił referat właśnie na temat postprawdy. Była na niej obecna profesor wielka z Uniwersytetu w Haifie, Sara Bender, która zaczęła do mnie wrzeszczeć, że co ja opowiadam, że tylko 15% było religijnych Żydów. No po prostu i taka była Ala Ciałowicz żydowska, profesor, doktor, to myśmy się obie zaczęły śmiać, no znaczy udowodniłyśmy jej, że kłamie. No taka to była zabawna konferencja, no my po prostu wybyłyśmy z tą doktor Grodecką, no bo o postprawdzie ja nie będę dyskutować, proszę pana, bo to szkoda czasu. Druga sytuacja była w Stanach Zjednoczonych z Chodakiewiczem i Jedwabnym, po napisaniu przez niego tej książki opublikowanej w Stanach Zjednoczonych, poinformowano go, że te fakty, które tutaj przedstawię, nie mają najmniejszego znaczenia, bo jedna myśl, czy jedno wspomnienie potomka Holokaustu jest więcej warte niż... Wassersteina, którego tam nie było na miejscu. Proszę bardzo, następne pytanie.
Czy zgodzi się Pani z takim stwierdzeniem, troszeczkę podsumowującym właściwie to, co usłyszeliśmy dzisiaj chyba tu od Pani, że możemy mówić o istnieniu jakiejś grupy Żydów, i Polaków. Grupy, ale ja mam na myśli grupę Żydów. No. To wyjdzie z dalszego mojego pytania. Grupy Żydów, która usiłuje steroryzować zarówno nas, jak i pozostałych Żydów, tych poczciwych, jak pani ich nazwała parokrotnie, trzymając zresztą naród żydowski w takiej puszce mentalnej i konfrontując ich ze światem, który przedstawiany im jest jako świat wrogi. Niebezpieczne wrogi. I czy tą grupę możemy zdefiniować właśnie jako nasz wspólny problem? I nas, Polaków w tej chwili, i tej części tych poczciwych Żydów, tego narodu żydowskiego. Ale oczywiście, że tak, proszę państwa. To tu jesteśmy i tak zawsze było, że ja przez te 30 ponad lat zawsze byłam z Żydami, którzy mieli problem i z Żydami i z Polakami. My dziś, powtarzam raz jeszcze, naprawdę mamy problem jako państwo, bo ja sobie uświadomiłam to, co powiedziałam, że to wszystko krok po kroku. Tu Jedwabne, tu to, tu tamto, tu polskie obozy śmierci, tu wściekanie się na ustawę IPN zmierzało do tego, żebyśmy byli narodem sprawców i trochę mi się tutaj wcinamy. My mamy za sobą przyzwoitych Żydów, ale mamy przeciwko sobie lewactwo żydowskie i środowiska żydowskie, ale jednak, i tu znak zapytania, kto spośród decydentów w państwie polskim również za tym optuje. To jest niebezpieczne. No na koniec, proszę państwa, już... No dobra, dwa pytania i... No. Proszę pani, czy Dzierżyński był Litwakiem i Piłsudski? Dzierżyński był Polakiem, nie Litwakiem. Litwakiem to byli Żydzi. Piłsudski był Polakiem, który się urodził na Litwie. A Litwak to jest Żyd rosyjski, proszę pana. To jest taka różnica. To się zgadza. A podobno Anna jest rosyjską Żydówką. Tak. No, to jest Litwaczka, tak. I pan jeszcze chyba. No to proszę państwa, dziękuję państwu bardzo i jeszcze... Na koniec powiem państwu jedno, że historia jako nauka trwa 2500 lat. Nie zdarzyło się jeszcze w dziejach naszej cywilizacji, żeby komukolwiek, jakiejkolwiek władzy czy grupie narodowej udało się zafałszować historię na zawsze. Więc tak samo tutaj i tych naszych rządzących, którzy uprawiają postprawdę, i tych Żydów, którzy uprawiają prawdę, czeka zły koniec. I tyle. A prawda zwycięży. Ja w ogóle nie mam co do tego wątpliwości. Dziękuję państwu.